Cześć, Grzegorz Marczak. Dzisiaj jest u nas w biurze Antyba Wiktor Tas Wojtas. Cześć. Virtus Pro. Mam nadzieję, że kojarzycie. Dzisiejsza rozmowa jest głównie o Counter Strike'u, więc mocno tematyczna. Wiktor, pamiętam, pierwszy raz spotkaliśmy się przed IM-em, przed pierwszym IM-em w Polsce. Nie wiem, czy pamiętasz, odwiedziłeś mnie w biurze razem z kolegami. I wtedy to był taki czas, że tam jeszcze przyszłość Counter Strike'a była taka niepewna. Ty nawet wspominałeś o tym, że tam w LoL'a pogrywasz, jakby sugerując, że tak właściwie się, no gdyby ten CS troszkę podumarł jeszcze bardziej, to byś się przełączył na LoL'a. Co się zmieniło od tamtego czasu? Moment, kiedy mieliśmy pierwszy wywiad, to był moment, w którym CSGO jeszcze w ogóle nie rozrastał się, tak? Cała scena właściwie, nie tylko scena CS-a, ale też scena innych gier, i ci organizatorzy turniejów uważali, że to jest ostatni turniej, tak? Counter Strike'a i w ogóle już nie będzie takie przyszłości. Było nastawienie takie przed było IM-em? Nastawienie przed IM-em i my chyba tego IM-a wygraliśmy, jeżeli pamiętam. To był ten ostatni IM. Nie wygraliśmy? To 2002? Był pierwszy IM. Aha, a wy pierwszy, wygraliście okay. drugi. Okay. A nie, no to w takim razie. Kurde, dobrze mówię? Znaczy, już tyle tych turniejów było, że jeszcze, nie wiem. Nie, To się sprawdzi, słuchajcie, to się tak, sprawdzi. Tak, to się sprawdzi. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o... Bo jak ja pogrywałem w LoL'a, to już był właśnie ten moment, kiedy CS 1.6 umierał. Brak było wsparcia organizacji, organizatorów, sponsorzy nie byli zainteresowani grą, która jest na starym, na starej grafice, na starym systemie. I jakby dlatego wtedy były te wątpliwości, czy grać w LoL'a, przejść na coś, co teraz eksploduje, czy nie. Ale to był CSGO przecież. Czyli to był początek CSGO. Tak. Sam początek. I po prostu Valve stwierdziło, że pójdą w stronę Doty 2, czyli mikropłatności, stworzą system tak skórek do broni, że stworzą jakieś drobne rzeczy, za które ludzie będą płacili, czyli otwieranie skrzynek, kupowanie kluczy, i będą szli tą drogą Doty 2 i Team Fortress. I myślę, że to spowodowało, że napływ kasy w Valve spowodował, że oni zaczęli bardziej to promować? Znaczy nie tyle co napływ kasy, ale ja pamiętam, ja się z nimi spotkałem na pierwszym tym dużym turnieju, Majorze, tak? Na Dreamhacku w Szwecji. I ja rozmawiałem z nimi na temat Counter-Strike'a i się pytałem, czemu nie zrobią tych skórek, czemu nie dadzą skinów do broni, jak to robią w Dota 2, jak to w Team Fortress zrobili, które jednak troszkę zrobiły, tak, podbiły jednak oglądalność, ilość graczy. I oni mówili, no tak, tak, no, to jest fajna sprawa, tak. Rok później to wprowadzili, te skórki. Natomiast oni już wtedy byli tacy podekscytowani, oni tą grą się interesowali, przyjeżdżali pierwszy raz w historii. W 1.6 ogólnie nie przyjeżdżali we wcześniejszą wersję na turnieje, nie interesowali się. Tu przyjeżdżają, rozmawiają z graczami. Oczywiście używają 2% informacji, które gracze im dają, bo może jest ta grupa zbyt mała. To jest, oni zaczynali od 5-osobowej grupy, teraz są chyba przy 15-20-osobowej grupie, która odpowiada za tą grę, za CS-a. Żartujesz. W porównaniu do Doty, gdzie mają od 150 do 200 osób zaangażowanych we wszystkie jakieś aktualizacje, no to Counter-Strike jest bardzo mały w Valve i dlatego ten rok też może bardzo dużo zmienić w podejściu firmy. Ja tego nigdy nie rozumiałem, bo Counter-Strike, można powiedzieć, on wyrósł na taką grę numer jeden, jeżeli chodzi o first-person shooter, tak? Jeżeli chodzi o te strzelanki. I on nie wyrósł dzięki sponsorom, dzięki inwestycji firmy, która to zrobiła, tylko dzięki graczom, dzięki widzom, dzięki temu, jak ta gra została stworzona i ona była interesująca, ciekawa. Fajnie było oglądać, fajnie było też grać, tak? To była gra zespołowa, więc dużo aspektów takich było mieszanych. Nie tylko chodziło o to, żeby strzelać i pięknie celować, ale też, żeby ze sobą rozmawiać i rozwiązywać problemy, tak? Więc jakby ta gra wchodziła na kolejny poziom i ja nigdy nie rozumiałem tego, dlaczego, znaczy, nie dlaczego widzieli, oni w to nie inwestują, dlaczego oni tego nie rozwijają, prawda? Nie wiem, czy nie widzieli, ale pamiętam, że jak był ten moment, że CSGO był na samym początku i LoL był właśnie, skakał do góry, ja w tego LoL'a grałem, ja miałem oferty, żeby po prostu tworzyć drużynę z najlepszymi graczami w Polsce, jeżeli chodzi o LoL'a. Wtedy przynajmniej tak mi się wydawało, że byli zainteresowani, żeby ze mną grać.
Ze względu na to, że my osiągaliśmy te sukcesy w przeszłości, tak? W CS-ie oni myśleli, że to może też spowodować, że będą osiągali sukcesy w LoL-u. Ale ja wtedy powiedziałem, że nie tak przełamałem się i stwierdziłem, że dobra, mamy Dota 2. Firma jest ta sama, Valve. Skórki są, mikropłatności są, teraz League of Legends dodało mikropłatności, a Counter-Strike jest tak naprawdę jedyną grą, first person shooter, na scenie, jeżeli chodzi o peceta, która się liczy. Więc zainwestują w to i stworzą, i rozwiną tą grę i powiedziałem to wszystkim organizatorom wtedy, typu ESL, DreamHack, to mówiłem wszystkim, że ta gra urośnie. Spokojnie. Urośnie, że warto, tak? I czekaliśmy rok, półtora, naprawdę, tam były turnieje o 5000 dolarów, o 10 tysięcy to było w ogóle, był cudowny turniej, tak? Dziś mamy ligę 200 tysięcy. A dzisiaj mamy ligę, w której można wygrać 200 tysięcy i to dla pierwszego jest, bo tak. Przeważnie się tak sumy ładnie podaje, a tu jest dla pierwszego 200 tysięcy. A 2015 to był taki teraz, ten poprzedni rok już zakończony, to był chyba taki mega skok, nie? Bo to co się teraz dzieje wokół Counter-Strike'a, to co jest na streamach, na YouTubie, każdy, kto umie wgrać w Counter-Strike'a, streamuje już na tym, zarabia kasę. Zresztą widać to też po popularności waszych streamów, jak sobie tylko zaczynacie grać tam na luzie, to od razu kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Komentujący zaczynają być gwiazdami w Counter-Strike'u. To tak jakby, wiesz, jakby to się na nowo otworzyło, nie? No. 2016 podejrzewam, że będzie jeszcze większa eskalacja. Wydaje mi się, że właśnie bardzo duży postęp jest dzięki tym wszystkim majorom, dzięki tym turniejom wielkoszlemowym, które Valve zaczęło organizować, gdzie za to, że się oglądało, można było dostać jakąś skórkę, tak? Mogła wypaść skórka i ludzie zaczęli tylko chcieli, jak grasz, to okej, oglądasz ten turniej i raptem te liczby zaczęły rosnąć. Jeżeli masz oglądalność rzędu ponad milion osób, tak, ogląda jeden mecz, no to dookoła jest szum i ludzie się zastanawiają, co to za gra. I oni też zaczynają grać, więc jakby te turnieje, w 2014 był pierwszy, tak, no nie, 2013 już chyba się zaczęły, ale to się tak zaczęło rozwijać w 2015, że te duże firmy, ci sponsorzy normalni, nie twórca gry, zaczęli też inwestować. Duże pieniądze, bo zobaczyli, okej, ta gra ma zasięg, więc inwestujemy. I to też chyba był moment, w którym dużo firm, które do tej pory nie inwestowały w e-sport, zaczęły inwestować. I 2016 będzie jeszcze większy, bo teraz mamy media, które inwestują. No. Ja pamiętam, jak pierwszy raz jechaliśmy na IEM jako grupa dziennikarzy, to po pierwsze trudno było zebrać paczkę zainteresowanych, a po drugie, jak rozmawiałem z Intelem, oni mieli na przykład problem, bo chcieli stoiska tam zrobić. Mhm. I nikt nie był zainteresowany z tych firm komputerowych, żeby się tam za bardzo wystawić. W tym roku to tam jeszcze tą halę powiększają targową, bo już teraz są wszyscy, nie? No tak, do sukcesu się przyklejają. A powiedz mi, ale czujesz też, że ten e-sport tak trochę się zmieniło, postrzeganie ludzi dookoła tego, czym jest e-sport, bo tam 3-4 lata temu to tam, wiesz, gra, tam dzieci strzelają, nie? Tam 2 lata temu no, już było coś poważniej. W zeszłym roku no, twoja organizacja Virtus Pro, tam ten rosyjski milioner przyszedł, 100 baniek wyłożył na stół, nie? To jest takie, dla mnie to są takie sygnały, że to się zaczyna z tego taki naprawdę duży biznes robić. Znaczy, że wiesz, no, zacznijmy od tego, co powiedziałeś właśnie o tej inwestycji 100-milionowej. To jest inwestycja właśnie na stworzenie jeszcze większych sportów elektronicznych. To nie jest inwestycja jakby Virtus Pro jako organizację. Natomiast ten właściciel tej organizacji naszej chce, żeby ten sport jeszcze się bardziej rozrósł, tak? Sport elektroniczny, tak to nazywajmy. I znalazł sposób partnera, który też chce w to zainwestować teraz, na samym początku. Więc ta inwestycja 100-milionowa, którą widzimy, tak? To jest tak samo dla mnie jak pierwszy turniej, albo tak jak mówiłeś o tych stoiskach, że nikt nie chciał, albo znikome liczby, tak, firm, i tak samo będzie z inwestycjami. Już teraz widzisz, okej, przyszła 100-milionowa inwestycja. Ja myślę, jeżeli to pójdzie w tym roku w dobrą drogę, jeżeli transmisje będą na wysokim poziomie i będą ciekawe i te media, tak, nie, naprawdę zrobią dobrą robotę, nic tam nie będą chcieli udziwniać, no to 2017 będzie... Co mogę powiedzieć? No, nie zdziwię się, jeżeli w przeciągu 5 lat dogonimy sporty największe, typu piłkę czy koszykówkę.
Teraz takie podchwytliwe pytanie, bo e-sport dziedziczy sporo wad też z takiego klasycznego sportu. W tym roku pojawiły się informacje o dopingu, o sprzedawanych meczach. No i jedna rzecz jest też, o której żeśmy ostatnio pisali na Antwebie, to są kobiety w e-sporcie, które jakby tak wygląda tak, że to jest wszystko dokładnie tak samo odseparowane jak w klasycznym sporcie, a to teoretycznie nie ma prawa bytu, bo tu wiesz, nie liczy się fizyczność, fizyka, hormony, refleks właściwie do wyrobienia. Powiedz mi, o co chodzi z tymi kobietami w sporcie? Bo to wielu ludzi, w tym ja, trochę tego nie rozumiem. Dlaczego na przykład, nie wiem, w Virtusach nie ma kobiet? Wydaje mi się, że po prostu jest jeszcze za wcześnie. Wiesz, jeszcze jesteśmy w stadium, gdzie teraz mamy te turnieje większe dla mężczyzn. Dopiero one powstały, takie naprawdę większe turnieje. Dlaczego one są zdefiniowane jako turnieje dla mężczyzn? Znaczy, dlaczego to tak... Te turnieje nie są tylko dla mężczyzn. To nie jest tak, że to jest turniej, w którym może zagrać tylko chłopak i nie ma wstępu dziewczyna. Nie, jeżeli dziewczyna jest na tyle dobra, żeby grać na tym poziomie, to jasne. Nawet jeżeli to jest zespół tylko żeński, składając się tylko z dziewczyn, z kobiet, no to śmiało mogą grać, tak? To odwrócę pytanie, to dlaczego w takim razie nie ma kobiet, które byłyby tak dobre, żeby grać w męskich drużynach? Wiesz dlaczego? Albo... Bo jest, wydaje mi się, że jest takim... jest to bardzo dziwne, kiedy kobieta siedzi przy komputerze 24 na dobę i gra w Counter-Strike'a. Znaczy mówisz, jak o takim ja stereotypie mówię, takim... To znaczy to jest raz, że jest taki przede wszystkim... Wyobraź sobie młodą dziewczynę, która lubi grać w CS-a i w domu siedzi sobie i cały czas gra w CS-a i rodzice to oglądają. Pomyśl sobie, jaka jest ich reakcja, albo jaka byłaby twoja reakcja, a jaka byłaby twoja reakcja, jakbyś widział chłopaka grającego, tak? Normalnie grającego sobie w grę. No tak, ale to taki zupełnie inaczej. To jest stereotyp. Powinien przemijać. Pewnie będzie przemijał, pewnie przemija. To nie jest tak, że dziewczyny nie grają, bo są drużyny żeńskie, są dziewczyny, które grają. Czy na poziomie wyższym? No na razie nie. Ale ja nie jestem w stanie ci powiedzieć dlaczego. To brutalnie im powiedziałeś. Ja nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. A mieliście kiedyś sparingi, żeby zobaczyć? Tak, graliśmy kiedyś. My, no, na razie nie jest to ten poziom. Okay. Natomiast no, też ciężko prosić o wyższy poziom, bo jest bardzo mało turniejów. Zazwyczaj no turnieje wiesz, motywują, bo, prawda? No, dokładnie. Nie masz przeciwników na wyższym poziomie, to się nie podciągasz. Nie masz turniejów, to nie masz ambicji, żeby iść wyżej, nie? No tak właśnie to wygląda. I o ile turnieje nie zaczną powstawać dla kobiet, to, no to nie zmotywuje ich się, żeby grały, a w momencie, kiedy masz turnieje dla kobiet, ale nie zablokujesz ich do gry w turniejach męskich, tak? No męskich, no normalnych turniejach, bo nie masz jak turniej męski. To czemu nie spróbują? No, trenują, tak? Jest drużyna, która wygrywa ze wszystkimi, powiedzmy zdominuje scenę, to czemu ma nie spróbować zagrać w normalnym turnieju? I będą próbowały. I to jest właśnie, to jest fajne, jeżeli chodzi o sport elektroniczny, że tu nie ma takiego podziału. Jedyna nie rzecz, powinno być. Nie wiem, czy w piłce nożnej, czy w koszykówce był taki podział, czy jest podział. Czy to też polega na tym, że po prostu pewien poziom, tak, jest nieosiągalny. Ja się na tym nie znam, ale wiesz, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Piłka czy koszykówka jednak tam... Fizyczne aspekty. Fizyczne tak? aspekty wygrywają. No, kobieta w starciu z facetem, który ma, wiesz, 2 metry i... No tak, no też inaczej by to wyglądało, jakby był, tak, obrońca robił ślizg. Rzadko która kobieta tak, a to napastnik, ma 2 metry. Napastnikiem jest kobieta i, no co, i łamiemy nogę, albo tak, coś się dzieje, no to jest... Inaczej to postrzegane, ale to wszystko są stereotypy chyba, co, prawda? No, chyba tak. A słuchaj, a te rzeczy związane właśnie doping, sprzedawanie meczy, czy to jest tak, że to było od zawsze i teraz media to wychwyciły, a że branża wiedziała o tym? Wydaje mi się, że to musiało zawsze? Być. Wydaje mi się, że to musiało być już ale obecne nie mów, wcześniej. Ale nie na przykład nie wiedzieliście, że tam chłopaki sobie coś tam wdychają czy biorą, żeby się bardziej nigdy pobudzić. Nigdy nie wiedzieliśmy, wiesz. Czy to było dla was zaskoczenie? Znaczy, tak? Prawda jest taka, że my teraz gramy i teraz wychodzą na świat wiadomości typu, że możesz mieć w myszce jakiś program, albo możesz mieć coś, jakiś, nie wiem, mikrochip wbudowany, wkręcony w myszkę, że on zmienia troszkę twoje celowanie, albo robi jakiś mały ruch, który sprawia, że strzelisz i takie tak rzeczy się lepiej. Dzieją? Tak słyszałem, że to jest możliwe, ale ja jestem dinozaurem, jeżeli chodzi o tak. Ja gram od 2001 roku i dla mnie to jest w ogóle szok, że coś takiego się dzieje, że coś takiego jest możliwe. I jakby w mojej głowie, ja tego nie dopuszczam, prawda? Jeżeli używasz jakichś specjalnych, nie wiem, jakichś środków, które ci pobudzą, ja albo... Ja nie wiedziałem, że są takie środki, albo masz, które mogą na przykład, tak, nie wiem, ale to jest w takiej grze komputerowej pomóc. Pijesz, nie wiem, energetyk, tak?
No to tak samo możesz, nie wiem, chcesz, masz przyzwyczajenie, żeby się naprawdę wyluzować. Niektórzy ludzie mają tak, że wychodzą na papierosa, jak są zdenerwowani, żeby się ostudzić. A są też rzeczy typu, nie wiem, snus, który pozwala ci, tworzyć sobie tutaj, wkładasz sobie taki mały woreczek, tak? Chyba to jest, nie chcę źle powiedzieć, z tytoniem, czy nie wiem, ale ogólnie jest tak, że to wywołuje podobny efekt do papierosa, tyle że nie jest nie tak powiesz. Szkodliwe, prawda? I możesz, i też nie dymisz, ale jesteś zrelaksowany dzięki temu, tak? I w Szwecji to jest dozwolone, nie wiem, czy akurat to jest w Polsce. No ale są jakieś takie rzeczy, które ludzie sobie tam, nie wiem, biorą, czy zażywają i skąd ty masz wiedzieć, czy to jest dozwolone, czy to nie jest dozwolone, czy to A im bardzo wysport ma pomaga, jakieś czy nie. takie, bo teraz były jakieś kontrole dopingowe, prawda? Teraz to się zaczyna chyba. Są kontrole antydopingowe, sprzęt jest teoretycznie sprawdzany, nie wiemy jak jest sprawdzany, no bo chyba tego nie mogą powiedzieć, bo byś się mógł no przygotować, jak tego nie robić. Natomiast właśnie ten 2015 rok też był przełomowy, jeżeli chodzi o to, bo jeżeli chodzi o te mecze, ustawianie meczy, o sprzedawanie meczy, to gracze na wysokim dość poziomie to robili i dostali po prostu dożywotniego bana, tak? Jakby zostali zablokowani, nie mogą grać w turniejach przez Valve. Tak samo, jeżeli chodzi o właśnie te jakieś nieczyste zagrania, czy właśnie te programy, co ci mówię teraz o tych myszkach, czy nie wiem, gdziekolwiek indziej, no to też zaczęli ten sprzęt kolekcjonować i jakoś sprawdzają. My nie wiemy jak, ale sprawdzają. Do tej pory raczej, no do tej pory nie słyszałem, żeby coś znaleźli u profesjonalnych graczy. Natomiast, no wiesz, jak raz usłyszysz o czymś takim, że jest coś takiego, to później w no to głowie gdzieś się ja z tym walczę jakby, ja sobie nie dopuszczam do głowy, no jak to, no ten gość oszukuje, no ale też jest troszkę tak, że ten poziom raptownie skoczył do góry, gracze, którzy wcześniej byli na poziomie no dość takim, no stabilnym, ale nie bardzo wysokim, raptem są na bardzo wysokim i zaczynasz sobie, zadajesz sobie to pytanie, czy chcesz, czy nie, zadasz sobie pytanie, no dobra, ale czy ten gość jest czysty, czy no, no co, czy... A nie wiesz, miałeś kiedyś taki przypadek, ale... że graliście z kimś i później się okazało, że no niestety chłopaki na wspomagaczach byli, software'owych czy jakichkolwiek innych? Wydaje mi się, że nam się to jeszcze nie przydarzyło. Nie znaleźliśmy jeszcze dowodów, że ktoś by używał na nas jakichś takich nieczystych... A nie, było tak. Było? Było, właśnie. Podczas turnieju tego wielkoszlemowego w Niemczech graliśmy ćwierćfinał z francuską drużyną i jeden z zawodników jakiś czas po tym turnieju został właśnie zbanowany za to, że cheatował. I miał wbudowany w myszce właśnie ten program, o którym ci mówię, coś takiego miał, że troszkę mu zmieniało celność. I my przegraliśmy, pamiętam, wtedy mieliśmy wynik 15-14, przegrywaliśmy. Jarek został 1-1 z nim. A gość podskoczył i mu strzelił po prostu jedną kulkę w locie, co jest bardzo, bardzo, bardzo mała szansa, żeby coś takiego się wydarzyło. No i później się okazało, że on... I co, skasowali wyniki? Nie, przegraliśmy, oni poszli dalej, doszli do półfinału, później przegrali, co prawda, ale rozumiesz, jakby no, słabo. Nas wyeliminowali i to później jakby już nie cofnęli tego. I, no cóż, może co jeszcze poradzisz? Te organizacje sportowe są za młode i nie mają takich procedur, żeby na przykład, wiesz... No, ale to nie da się tego cofnąć, bo turniej trwa, on nie został na turnieju złapany, tylko został złapany po turnieju. Dłuższy czas po turnieju został złapany, więc czyli jakby nie już wiadomo, nie wrócisz. Czy on na turnieju teoretycznie nie wiadomo, czy używał, czy nie używał. Nikt mu nie no, udowodnił. Nigdy tego nie zgadniesz, ale skoro dostał bana za używanie takiego, nie innego programu, to znaczy, że No, my wolimy sobie powiedzieć, używam i czujemy się lepiej. Ale wiesz, nie możemy też, bo to jest tak, my weszliśmy na ten temat cheatowania, jakichś używek, wspomagaczy, czy właśnie jakichś programów. Naprawdę to obecnie nic nie zostało wykryte poza tym jednym przypadkiem, i to nie była też czołówka taka światowa, totalna. Natomiast obecnie nie widać tego, żeby te drużyny jakoś coś miały, tak? Jeżdżą na turnieje, są te kontrole, tak jak normalnie w sporcie masz kontrole antydopingowe i nic nie, póki nie jest, nie udowodnisz, to wszyscy są niewinni i wydaje mi się, że takie powinno być nastawienie graczy, nasze też, tak, i widzów,
i nie szukać tutaj jakichś oszustów czegoś, no, tylko okay. cieszyć oko pięknem gry, która no, obecnie na tym poziomie no, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie oglądać wiele, wiele gier. Już nie tylko czołowej czwórki, piątki i tak drużyn, tylko teraz możesz naprawdę obejrzeć bardzo fajne rozgrywki już w czołowej 15 drużyn, w czołowej 20, bo to już są ludzie, którzy naprawdę pracują cały czas nad tymi swoimi umiejętnościami. Przed nami jest Matebook, czyli ich pierwszy właściwie komputer klasy jakby PC, hybryda, napędzana procesorem Intel Core.